Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam was w grze o pięknym kocie Stray, dokładnie. I moi drodzy, kontynuujemy sobie dzisiaj zwiedzanie naszego miasteczka, które zakończyliśmy w drugim odcinku. Wyglądasz trochę jak Zurg, przynajmniej z daleka. Może nie wyglądają i brzmią uroczo, ale nie daj się zwieść. Te spory pożerają metal, są przerażające. O, to ten świat na zewnątrz, o którym mówi ciągle Momo. O, ale knajpa. Hop. Chcesz czegoś? A, legenda o błękitnym niebie. Cóż za piękny koncept. Billy. Dobra, dwa razy szkocka, proszę. Widzę, że jesteś tu nowy. Co mogę dla ciebie zrobić? O, to bardzo ładne zdjęcie świata na zewnątrz. Momo jest wielkim fanem tej legendy. Pewnie chciałby to zobaczyć. Jego mieszkanie jest na najwyższym poziomie. Szukaj pomarańczowego neonu. To już chyba starczy, co? Widzę, że mamy cały czas gadanie. Możemy coś tu znaleźć, możemy coś zwędzić. Możemy coś ukraść? Czy nie możemy? W ogóle co oni tu piją? Juba? Hop. Zmień muzykę. Ale muza. Ale muzyka. O, coś tutaj jest. Jacob, pracownik miesiąca, wrzesień XX27 rok. Dobra, co jest na górze? Co nasze kitku znajdzie na górze? Zapamiętaj. Co to jest? Naprawdę to konsumują? Oryginalny projekt nie obejmował układu pokarmowego. Czyżby w jakiś sposób wyewoluowały, naśladując tak długo ludzi? Myślę, że powinienem trochę spróbować. Nie chcę nikogo obrazić. 7% wspomnień. Czy to jest RAM? To jest pamięć RAM. To jest pamięć RAM. No to coś jest? Uuu, jaki szybki exit. O tak, drapanko. Podrapmy sobie troszkę. Do żywego, do żywego. Musimy mieć ostre pazurki. Tak sobie tutaj ostrzę te pazurki, a mój kot jakby coś takiego zrobił, to Armagedon. To gazeta tych mieszkających wyżej, na drugim poziomie. Ma już kilka lat, ale zawsze to jakaś lektura. Co takiego, ta cała plaża? Pierwszy raz o czymś takim słyszę. Plaża, plaża, plaża. O, oczywiście zwalmy wszystko, jasne. Możemy się kuleczkami pobawić? Możemy. O, może to będzie jakiś achievement? Kręgle. No jak za to nie będzie achievementa. No, dawaj, dawaj, dawaj. No. Dobra. Musi być za to achievement. Tak pięknie w kręgle gra nasza kicia. Nie ma achievementa, naprawdę. Za grę w kręgle. Żartujecie sobie. O, co, coś tu było? Nie, tylko spacja. Nie, bez achievementa. Lipa. Tam wszystko obejrzeliśmy, co mieliśmy obejrzeć.
Gdzie my wyszliśmy? Gdzie tu byliśmy? Czekajcie, bo się trochę pogubiłem. Aha, tu było to wejście. No to teraz prawidłowo właśnie w tą stronę. Zostawiłem go na ulicy, a następnego dnia nie było nawet śladu. Zurki wszystko zżarły. To jakiś obłęd, nie? Wszystko zjadają. Dobra, pokażę przedmiot. Kolejne zdjęcie z zewnątrz. Zabieraj się z tymi bzdurami. Dobra, to zawsze musi coś przydarzyć. Ja nie wystawiam nosa poza wioskę. To niebezpieczne. Poza tym tylko strażnik może otworzyć te drzwi. Pokaż przedmiot. Ładny obrazek. Bójdę na resorach, ale ładny. O, można drapać? Nie, można się odcierać. Można się odcierać. Można się otrzeć. Czyli to samo. Będziemy się mogli otrzeć? Mogę. Kochajcie nas. Kochajcie nas. Zakaz wychodzenia chyba tutaj jest. W sumie zmniejszyłem głośność muzyki, a nie dźwięku, więc mam nadzieję, że nie będzie zbyt głośno. O, tu możemy wejść. Nie wiem, czy to nie jest prawidłowa trasa. O, i teraz jesteśmy prawdziwym dachowcem. Nie no, jeszcze nie chcę wchodzić. No nie mówcie, że się tu zejść nie da. Hop. Kotek zwykle się wszędzie wymsknie. Ciekawość zabiła kota. Odblokowano osiągnięcie. No nie. O nie, nie mogę się ruszać. On sam chodzi. Nie. Świetne. Te znajdźki są świetne. Te znajdźki są świetne. Lepiej, żeby tym gościom nie spadło wiadro z farbą, bo kosma się wścieknie. O, już wiem, gdzie idę. Na zewnątrz? Po co zaprzątać sobie głowę? Tu jest nam dobrze. I co ci, kolesie? Farbą. Gdzie są kolesie z farbą? Słyszę, że gadamy o farbie, to z automatu mam ochotę ją zrzucić. Aha, dobra. Tą stronę. Tą stronę. Ogłoszenie. Oszukuję. Kurde, no naprawdę. Oszukuję czegoś tam. Aportatury do gry na gitarze. Aby dodać temu miejscu trochę atmosfery. Jeśli jakiś znajdziesz, przynieś mi je. Mieszkam nieopodal windy. Moruskłe. Morskłe. Morskłe. Jezu, jaka nazwa. Świętej pamięci ludzkość. Ludzie byli pierwszymi mieszkańcami w tych stronach, a teraz zdaje się, że wszyscy nie żyją. Jak myślisz, jak to jest nie żyć? Zdaję sobie sprawę, że nie mnie o tym rozprawiać, ale myślisz, że naprawdę odnaleźli pokój? Czy ja odnajdę pokój, gdy umrę? Nie wiem, czym jest śmierć dla SI. Przepraszam, nie chciałem psuć nastroju. Idziemy dalej. Czyli ludzkość wyginęła. No i na to wychodzi, że ludzkość wyginęła. O, coś wyleciało. Napój energetyczny, szybkość 2000. Bierzemy. Bierzemy. Ty
Też coś jest? Nie, to sobie możemy tylko posiedzieć jako kotek. Jako kotek. Tędy chyba przyszliśmy, z tego co pamiętam. Prawda czy nieprawda? Tak, tędy przyszliśmy, bo odchodziliśmy tą rurką. Z okazji tak patrzę, czy niczego nie ominęliśmy, ale chyba nie. Chyba nie. O! O co? Wiadro zbugowało, nie! Głośno. Wiadro się zbugowało. Głupie wiadro. Dalszy kotka. Tu nas jeszcze nie było. O, tu coś jest. Ogłoszenie poszukiwania chętni do monitorowania. Do monitorowania południowego wejścia do strefy bezpieczeństwa. Wynagrodzenie to 2 pinty oleju Siuba dziennie. Siuba to właśnie ten olej, co tam był w tym barze. Zainteresowani proszeni są o kontakt ze strażnikiem. 2 litry oleju Siuba. Taka minimalna krajowa. No więc jeśli dziś jest wczorajszym jutrem, jutro będzie wczorajszym dzisiaj, dobrze myślę? Czas jest dziwny. Nie starzejemy się tak jak nasi elastyczni przodkowie. Jesteśmy tu uwięzieni. Na zawsze. Piękna sprawa, jaka szkoda, że to nieprawda. Jaki TV. Ale powiem wam, że jak na osoby, które są teoretycznie nieśmiertelne, są bardzo leniwym takim społeczeństwem. Coś może znajdziemy? No nie, witam. O, hej, to ty. Dziwaczny z ciebie maluch, ale coś w tobie jest. Czuję potrzebę, aby cię pogłaskać, ale nie zrobię tego, bo tego nie rozumiem. Powierzchnia? To drażliwy temat w tych stronach. Nie brakuje tu takich, których kot nie ogarnia takich rzeczy. Są tacy, którzy słyszeli o świecie na zewnątrz, ale brak im sił, aby coś uczynić. No i są też nieznajomi. Łatwo sobie wyobrazić, jak się czują. Cóż, obecnie jest tu tylko Momo. Ale ci jeszcze mogę pokazać ten napój energetyczny. Chodzą słuchy, że handlarz szuka czegoś w tym stylu. Dobrze wiedzieć. O, tak, tak, tak. Drapu, drapu, drap. Nie wiem, co to daje, ale jest dziwnie satysfakcjonujące. Jest naprawdę dziwnie satysfakcjonujące. Dobra, tutaj już mamy gotowe wszystko. O, kolejne. Kolejne. Mamy 2. Już mamy 2. Hop. Pilot? Coś włączyliśmy. Kot oglądający telewizję, no nie może być. Normalnie nie może być. Nie ma drapu, o jest drapu, drap. Podrzemy im wszystkie kanapy, jakie w ogóle mają. Za ten alarm pierwszy. Nie możemy wejść? O, coś tu jest. Chyba to jest ten Momo. Chyba to jest ten Momo. Ale tu Greydow narobimy? Czy tłumacz? Jak rozwinąć swoją sztuczną inteligencję, aby być tak kreatywnym jak prawdziwy człowiek? Numer 42. A,
Partytura. Partytura, przepraszam, numer 7-8. Zbieramy to. Nie mówcie, że możemy się przespać. Ojej. O, koniec odcinka. Będę oglądał, jak kotek śpi. Genialne. Genialne. Jestem ciekaw, czy coś za to dostaniemy. Nie weź się to teraz przerwijcie, no kurczę. Cię nie da teraz przerwać. O, tu jakieś winka. No, zatrzyma się ten ekran, czy się nie zatrzyma? Dobra. Koniec, panie. Idziemy, Kiciuś. Och, ja wiem, że cię ciągnie do spanka. Sam bym poszedł spać, jest godzina 1:36, a ja nagrywam odcinki. Ale poświęcenie. To było? Nie, to był Y tylko i wyłącznie. O, kolejne drapanko. Tutaj poklikamy. Kicia, masz pazurki chyba jak żyletki. Jak żyletki. Kolejne zdjęcie? Tu mi się tego nie da wziąć. Widzę, że teraz dużo znajdziek. Przetłumacz. Hej, Doc. Padły mi w ręce klucze do twojego sejfu. Musisz bardziej uważać. Zdobytowany przedmiot, klucz. Nie wystarczy ukryć sejfu za stertą książek. Jazz z biblioteki. Sterta książek. Styrta się pali. Dobra, gdzie może być ten sejf? Gdzie może być ten sejf? Tu raczej nie, bo to jest ścianka taka zwykła. To nigdzie nie skoczymy. Gdzie może być ten cholerny sejf? Może gdzieś tu? Szukamy sejfu. Gdzie może być sejf? Gdzie może być ten sejf? Nie wiem, na jakiej zasadzie w sumie to działa, ale... O, jest sejf. Wybierz przedmiot. Co my tu mamy? Notatnik Doka 3x4. To jakiś dziwny notatnik ozdobiony symbolem. Ten należał do kogoś o imieniu Doc. Po długich tygodniach badań zostałem... czekajcie, kurde, bo nie widzę. Kurde, dziwne jest to, że się nie da scrollować tego. Naprawdę, dziwne, bardzo jest to dziwne. Nie mówcie, że nie da się teraz... Jest tutaj notatnik. Dobra. Mamy połączyć ze spektrometrem z mocną lampą UV. Dzięki temu rozwiązaniu powinniśmy być w stanie odeprzeć zurki stojące na naszej drodze. No nie mówcie, że te zurki działają tak samo jak w Dying Light'cie zombie. Pierwsza próba okazała się dość wybuchowa. Muszę przetestować to urządzenie w praktyce. Oj, nie to. Dobra, tu już nic więcej nie ma. Nic już więcej nie ma, naprawdę? No dobra. To już chyba wszystko tutaj.
Czyli zurki boją się światła UV. No to jak zombiaki w Dying Light'cie. Ciekawe, czy wiadro się uspokoiło. A tu jest przejście? No tak, tutaj to było to wiadro. No. Kurczę, kotem być. Latać gdzie się chce. Kotem być. A nie może coś na dół? Połamiesz się, biedaku. No. Dobra. Kotem być. Mieszkam nieopodal windy. Dobra. Podaliśmy? Się przyjebał. No widzisz, przyjacielu. Nie wypieprzyłeś. Plączę pod nogami. No, nie? No, już się drugi raz nie wywali. Niestety się już drugi raz nie wywali. Gdzie jest w ogóle ta winda? Bo ja tej windy nie widziałem. A, tu jest ta winda. To jest ta winda. Mieszkam nieopodal windy. I pewnie gdzieś tu. Tu nas jeszcze nie było. Tak, to jest ten gitarzysta. O nie. Oj, to jest zbyt słodkie. To jest zbyt słodkie. Kurczę, no nie mogę. Uwielbiam koty. Ta gra jest zbyt słodka. Witaj, jestem muzykiem, ale nie mam żadnych piosenek. Zapytajmy się o to. Błękitne niebo. Ha, napiszę kiedyś o nim piosenkę. Zapytajmy o notatnik Doka. Och tak, wszyscy tutaj znają ten symbol. Oznacza nieznajomych. Zamieszkują wyższe poziomy w tej okolicy. Pewnie możesz pomówić o nich z Momo. Masz partyturę. Partyturę, przepraszam. Średnio interesująca informacja. To kompozycja słynnego algorytmu. W miarę ci to idzie. Dobra, idziemy stąd, bo normalnie bym tak przesiedział w tej grze. No nie, znów ciekawość. Nie, kocie. Spokój się. Dobra. Jak? O, dzięki za muzykę. Zabiorę się do ćwiczenia. Myślisz, że możesz znaleźć więcej? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jest jakiś safe. Tajny kod do safe'u. Nic mi nie powiesz o tym? Napisano tu, że żeby podążać za numerami, ale wygląda mi to na język binarny, rząd zer i jedynek. Musi istnieć jakiś sposób na rozszyfrowanie tego kodu. Pewnie ma związek z tym sejfem. Ale jaki rząd zer i jedynek? Ja tu nic nie widzę. No dobra, widzę.
jeden, a nie ma zera. To nie. Nie ma zera. Dostęp do systemu kanalizacji jest zamknięty z powodu proliferacji zurków. Pozostań w wytyczonej strefie bezpieczeństwa. O, jest kolejny. Będziemy mieć trzy. Zabieraj. Jeszcze jednego nam brakuje do kompletu. Tam jest chyba jakieś memo. C14. Wyjątkowe towarzysze tak bardzo się rozwinęli. Dawno temu ich prosta SI ledwie naśladowała sztukę ludzi. Teraz to wszystko to ich własne osiągnięcia. Ludzie często powtarzali, że tworzenie sztuki jest szczególnie ważne w ciężkich chwilach. A bez wątpienia żyjemy teraz w ciężkich czasach. CB12, a to jest C14, czyli wyższa forma tego wszystkiego. Koci Exploring. Nadal czekam tą farbę. O, tu nas chyba nie było. I cia. Wapora to strasznie, jest straszna niezdara. Odpuść sobie. A możemy coś ci pokazać? Nie możemy ci nic pokazać. A po nogach ci możemy pokręcić? Nie no, muszę to zrobić. Ostrożnie, muszę się skupić. Nie chcę rzucić kolejnego wiadra. Ups. Ale jesteś zły. Ups. Upsi, upsi. Tam też coś jest. Chyba. Znaczki z tym dwukropkiem O coś mogło oznaczać. Ale jak się tam dostać? Zjechalibyśmy tam. Gdzie jest ten neon? A, bo tu jest w ogóle ten nasz przyjaciel. Szukamy innych miejsc. Dobra, tędy. O nie, nie znowu. Jakieś wejście dalej, czy nie? Ej, ty wskakuj mi tam na górę. To miejsce mi się jakieś wydaje dziwne. Chyba szybko zajarzyłem. Zasilanie wentylacji. Kostka jest moja. To co my z tą kostką możemy zrobić? Dobra, na razie to podłączmy, bo teoretycznie i tak nie wiem, co z tym zrobić. A, już wiem, co z tym zrobić. Jednak wyłączamy. Połóż to. No. Gdzieś weszliśmy.
No, tu znajdziemy. Pewnie kanapę do drapania, czy nie? Nie ma kanapy do drapania? No nie. O nie. Ale to jest złe. Mam tylko takie wejście. Ale tu nic nie ma więcej. Może jakiś secret może będzie? Chyba woda. Napij się wody. Tak, tak, Kicia, napij się. Wystarczy ci. Dobra, no to chyba tędy. To chyba tędy. Tylko co nam to dało, naprawdę nie mam pojęcia. Ej, Kicia, nie płacz. Tędy nie przejdziemy. Zostaje tylko tutaj przejście, no ale tu już byliśmy. Nie wiem, co nam to dało, w sumie tylko napiliśmy się wody teoretycznie. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my widzimy się w następnym odcinku Stray. Trzymajcie się. Hej, hej.